Witam wszystkich youtuberów, którzy oglądają mój kanał. Dzisiaj tak trochę z innej beczki. Tak jak widzieliście na wstępie, nie jestem za bardzo w dobrej kondycji, ponieważ był wypadek w pracy. Niestety nie ja go spowodowałem. I tak jak widzicie, rekwizyty są. To nie jest specjalnie zrobione przeze mnie do tego filmiku, ale po prostu to mi się stało i noga mnie tak boli, że na razie jest zwolnienie, ale powoli to, bardzo powoli to dochodzi do siebie, znaczy ja dochodzę do siebie, przepraszam. Poza tym chciałem podziękować za subskrypcję na moim kanale, przybijcie piątkę. Jest ich około 1200, tam cały czas licznik bije do przodu i z tego się bardzo cieszę i dziękuję za subskrypcję mojego kanału oraz za komentarze. W tej chwili mam taki jeden projekt z wymianą turbiny w samochodzie, ale po prostu nie mogę z nim ruszyć, bo jest, wyszła mi taka rzecz jak to, że wymienisz 1.9 TDI w grupie Volkswagen rocznik 2000-2004, części jakieś tam, powiedzmy, turbiny, zawory, znaczy nie zawory, przepraszam, zawory w znaczeniu N75, N95, inne tam podzespoły, interkulery, rurki i tak dalej, a samochód tak nie miał mocy, tak nie ma mocy, więc przeanalizowałem to wszystko i znalazłem we Wrocławiu taką firmę, która się w tym specjalizuje i prawdopodobnie ten filmik dopiero będzie na następny rok puszczony. Byłem w tym roku w Polsce i przyjechał do mnie kolega Daniel, którego pozdrawiam, i mówi: słuchaj Adam, i coś zmieniło się. Ja mówię: ale co się zmieniło? Mówi: wszystko, coś, mówi, do przodu ludzie zaczęli inaczej spoglądać na świat. I taka piękna opowieść od Daniela dostałem. I będąc na zakupach na Dolnym Śląsku, w Ząbkowicach, w Świnicy, w Wałbrzychu, w Dzierżoniowie, Bielawa, jeszcze Ziembice i tak dalej, jest. I coś zmieniło się. Ludzie na twarzach uśmiechnięci. Widać takie rozluźnienie w tym, jak się poruszają, jak się zachowują. Słowa już są bardziej takie, no, troszeczkę wyższy poziom od tego, co było słychać, powiedzmy, 3 lata, 4 lata do tyłu. I ogólnie takie jest, jak to mówią, miasto nastraja pozytywnie. I tak mogę powiedzieć, że zaczyna się dziać. I to mnie bardzo poruszyło myśleniowo, że jest może powrót do czytania książek, może jest powrót do słuchania babci, dziadków albo prababci, pradziadków. I o tym, jak kiedyś było, i zrozumienia tego w dzisiejszych czasach, że nie ma gonitwy za tym wszystkim, że jest tylko praca, dom, pieniądze i tak dalej, że też jest wolny czas dla siebie, jak wyłączenie telewizora i wzięcie do rąk książki. Tutaj wam zaraz podeślę kilka książek, które można przeczytać sobie w wolnym czasie, bo pozwiedzanie najbliższych rejonów, tak jak ja wreszcie dotarłem po ponad 35 latach na moją górę Ślęże, teraz pewnie jest pytanie: a jak ci minął urlop w Polsce pracowicie? Mój w Polsce za każdym razem jest praca tutaj w
w Szkocji też, gdzie jestem, też jest praca. Także z jednej pracy, drugiej pracy i nie ma jak odpocząć na tym całym urlopie. Też w muzycznym radiu w audycji Dance Mix Chart, to jest w piątek po godzinie 20. Pozdrawiam studio Maćka i Krystiana. I czas relaksu, tam dosłownie byłem chyba 3 godziny na całym moim wolnym, że mam taki czas odpoczynku, to można powiedzieć tak i nie. Czas odpoczynku, który jest dla mnie na urlopie, to jest tak, słyszeliście, byłem na górze Ślęży, to jest około 2,5 godziny wchodziłem. Następne 3 godziny w studiu, to jest już 5,5 godziny i wziąłem moją DJ-kę. Jeśli mnie znacie z wcześniejszych filmików, to wiecie, że lubię kasety magnetofonowe, a mam ich ponad 5000. Więc na urodziny kupiłem sobie DJ-kę i sobie na razie na niej, jak to się mówi, plumkam. I wystawiłem DJ-kę na moim balkonie i podłączyłem sprzęt, kolumny i zacząłem sobie grać jako DJ. Chodziło mi o to, żeby poczuć, jak DJ jest, powiedzmy, na takim podium, podeście, widzi wszystkich z góry i zapodaje bit albo zapodaje jakąś tam super songową piosenkę, przy której wszyscy świetnie się bawią. A wszystkich, którzy oglądają mój kanał, piszcie komentarze, jeśli macie jakieś tutaj pytania do mnie. Może zrobimy drugą część pytania i odpowiedzi, question and answer. Jeśli Wam się to podobało, to ja dziękuję za oglądanie na YouTubie. Myślę, że za jakiś czas znowu się zobaczymy. Może będę już w lepszej kondycji, bez tych lak. Gdzieś w ciepłych krajach. Wreszcie nakręcić jakiegoś fajnego vloga. I mam do Was piątkę. Mówił do Was Max D890. Pa, pa.